Dorota, jestem saksofonistką, uczę gry na saksofonie, pracuję w szkole muzycznej. Paulina, na co dzień oprócz tego, że gram na saksofonie, studiuję filologię rosyjską na UJ-cie. Ja jestem Aśka, na co dzień studiuję na Akademii Muzycznej, właśnie saksofon. Mam na imię Ola, na co dzień studiuję saksofon na Akademii Muzycznej właśnie w Krakowie. Tu w kombinatorze przede wszystkim były koncerty hip-hopowe, promujące dzielnice. Chciałyśmy pokazać, że Nowa Huta to nie tylko hip-hop, ale również muzyka klasyczna, jazzowa i filmowa. W zespole jestem barytonistką. W zespole gram na saksofonie sopranowym i na altowym. W zespole gram na saksofonie altowym. W zespole jestem tenorzystką, gram na saksofonie tenorowym. Zaczęło się od tego, że podjęłam się nauki w ognisku muzycznym i ukończyłam grę na keyboardzie. I nauczyciel stwierdził, że muszę robić coś dalej. Poszłam do orkiestry i właśnie padło na saksofon. Oj, jakieś 9 lat temu. Właściwie wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to saksofon, ale kiedy tata pokazał mi, jak to wygląda i do czego to służy, wtedy spodobało mi się i tak już do dzisiaj. Miałam 14 lat i grałam wtedy jeszcze na wiolonczeli, kiedy usłyszałam w jakiejś radiowej, jazzowej audycji Johna Coltrane'a i tak się zaczęło. Padło na saksofon, gdyż tato jest saksofonistą, dał mi do rąk instrument, zaczął brzmieć, zaczęłam wydawać pierwsze dźwięki, zaczęło mi się podobać i dlatego saksofon. Przystań w Nowej Hucie. Jacht Klub Budowlany Nowa Huta powstała w 1955 roku. To tu można pływać na jachtach żaglowych, można kajakiem, można łodzią motorową, prawda? Można łodzią wioślarską. To się nazywa łódka Delfin, łódź motorowa Delfin, bo ona jest drewniana i ona chyba ma więcej lat niż ja. Ja z Nową Hutą jestem związany tym, że ja się urodziłem w Mogile. Tu, gdzie pierwsze budynki powstały. No i pamiętam jeszcze, jak był wybudowany pierwszy w Nowej Hucie chodnik, który się nazywał trotuar. Ja oczywiście powiedziałem mamie, że mnie ubrała ładnie, bo idę na trotuar, prawda? To znaczy było tak, że on był wielkości gdzieś, tak dziś sobie wyobrażam, gdzieś 50 metrów w jedną stronę i wszyscy mieszkańcy, nie było ich dużo, chodzili właśnie dookoła tego trotuaru, bo normalnie poza tym chodnikiem już było błoto. Żeglarstwo to jest moim zawodem. I na trzecie wyświęciłem.
wszystkie włosy układają się w czubek. I tak musi zawsze być, że jeżeli już ten pędzel nauczymy, to potem musimy go tak ładnie tutaj na boku, żeby ułożył się z powrotem w czubek. Jeżeli jest ostry czubek, wtedy dopiero można zacząć pisać kaligrafię. Okay, here.